Okej, dzień dobry, dzień dobry. Będziecie musieli chwilę poczekać, zanim Wam się pojawi u Was. Mam nadzieję, że za niedługo. No, będziemy powoli zaczynać. Okej, jeżeli jest, to witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jej, jest live, tak. Dobrze, już tak nie spamujcie za bardzo. Także tak, jak jeszcze spojrzę sobie tutaj dokładnie, kto u mnie widać. Tak, cześć, cześć, witam wszystkich, tak. Tak, zaraz będziemy sobie grali dzisiaj w gry na NES-a, czy tam Pegasusa, Nintendo inaczej. U nas w Polsce był Pegasus, więc dobrze, z tego co widzę, live jest. Tak jak było to mówione na info, będziemy grali w gry na Pegasusa. Okej, dobrze, skoro już mnie widzicie, no to teraz będzie wybór należał do Was. I nie spamujcie o Minecrafta, bardzo Was proszę. Tak samo nie spamujcie o Simsy, bo ich dzisiaj nie będzie, a po prostu zarobicie bana za to. Więc bądźcie grzeczni i tak, nie wiem, czy jesteście w stanie zobaczyć listę gierek na NES-a, którą tu mam. Więc okej, bardzo dużo ludzi chce zacząć od Mario. Dlaczego? Trzeba widać tą listę. No niestety ona jest bardzo mała i nie powiększę jej, ale tak mniej więcej co tu mam. Adventure Island, wszystkie trzy, Aladdin, Arkanoid, Baseball, Batman, Battle Roads, Double Dragon, Big Nose the Caveman, Bomberman, Castlevania. To są tu też Wasze propozycje w większości wypadków, więc Chip and Dale, co tu jeszcze jest, Contra, Darkwing Duck, Double Dragon, Dr. Mario, Duck Hunt, DuckTales 2, Excitebike, Fantastic Adventures of Dizzy, Galaxian, Ghosts and Goblins, Gremlins 2, Home Alone 2, Ice Climber, Jackie Chan's Action, Kung Fu, Jewelry, jakieś japońskie tytuły, nieważne. Little Mermaid, Little Nemo, Mega Man, Micro Machines, Monster in My Pocket, New Ghostbusters 2, Ninja Gaiden, Pac-Man, jakiś Sky Destroyer, to mój Boże, nie wiem skąd to się to wzięło, Rockin' Cats, Super Mario 1, 2, 3, Tanki oczywiście 1990, Teenage Mutant Ninja Turtles 3, Tiny Toon Adventures 1 i 2, Tom i Jerry and Taffy i Twinbee. Tak, skończyłam moją listę. Tak, jest z nami 202 osoby, więc bardzo mi miło Was powitać. Okej. Jest to, widzę, duża rozbieżność. Twinbee, Micro Machines, Tom i Jerry, Pac-Man, Tom i Jerry, Adventure Island. Najpierw Mario. No dobra, to jak już wszyscy zaczęli o tym Mario, no to zacznijmy od Mario. Niech będzie. Tylko gdzie ja go tu mam? Tak, on był na końcu. Zaczynamy od jedynki, Mario? Zaczynamy od jedynki, dobra. Tak, będę grała na padzie, jako że w gierki na NES-a najlepiej gra się na padzie. Więc zaczynamy, zobaczymy jak mi pójdzie, bo ja dawno nie grałam w te gierki, naprawdę. Jezu, 3 życia tylko. O, i w ogóle powiedzcie mi, jak będzie słychać grę i mnie, bo nie jestem pewna, czy dobrze dobrałam dźwięki. Agini, muszrumie. Dobra. Czekaj. Tu jest jakiś grzybek, tak. Yeah! Jesteśmy w Big Mario.
grę słabo słychać. Okej, okay, dobra, zaraz zobaczymy. Wow, czekaj, ja mam dwa miksery tutaj. Dobrze, teraz powiedzcie mi. Ja tam dobrze słyszę, okej. Słuchajcie w nią muzykę, cię dobrze. Ja nic nie słyszę. Dobra, zaraz możemy jeszcze bardziej podgłośnić. Bo właśnie widziałam na ostatnim live'ie, że Minecrafta było bardzo mało słychać, bardzo słabo, a mnie było bardzo dobrze, więc... O, straciliśmy grzybka! To przez was! Dobra, jak to się robiło turbo? Bo wiem, że gdzieś było turbo. O, dobra, nie udało mi się. Dobra, jeszcze zobaczymy. Dobra, na 40 już jest podgłośnione. Teraz muszę sobie ściszyć słuchawki przez to. Widzicie? A! Dobra, zaraz będą mnie gonić. Tu jest grzybek. Normalnie byłby to kwiatek, ale oczywiście spaliłam na samym początku, bo nie byłabym sobą. Teraz dźwięk dobrze. Ale ja słyszę za głośno w moich słuchawkach. Tutaj było w ogóle bardzo dużo zawsze jakichś skrótów przejść. Tutaj pamiętam, że mi się udało znaleźć żółwie. Złe żółwie. Dobra. Pozbyliśmy się żółwi. Wszystkim nie dogodzisz. No niestety. To zawsze można było jakoś wejść, albo... A nie, tam u góry. Czekajcie. Tu było. Dobra, nie poszło w tę stronę, którą miało pójść. Tak, świetnie. Jasne. Okej, okay, tu. A, i tu można było pójść. Ale nie wiem, czy chcę omijać wszystkie monety. No dobra, już się nie cofnę. Jestem zbyt chapliwa na monety. Wycinę troszkę. Dobra, zaraz zobaczymy. O! Kwiatek! Ja chcę kwiatek! Nie! Are you fucking kidding me? Ja chcę ten kwiatek! Dajcie mi kwiatek! No co za bezczelność! Oh, idę stąd. Czekajcie. O, o! Czekajcie. Zdobędę ten kwiatek! Nie! Zniknął mi kwiatek! A, dobra. Zły kwiatek, no dokładnie, zły kwiatek. O, możemy tu wejść. Gdzie było turbo? O, dobra, tu jest turbo. Już znalazłam. Musimy się pospieszyć, bo w ogóle czas mi się kończy. Jej. Okej, okay. Tutaj na górze można też wskoczyć i przelecieć, że tak powiem, parę światów. Od razu. Ale tego nie będziemy robić. O! Udało mi się z turbo! Yeah! Ja chcę Isaaca, ja chcę Lamborghini. Już mówiłam o tym. Isaac pewnie kiedyś też się pojawi na live, więc musicie po prostu czekać na odpowiedni moment, kiedy mi się zachce, no. Więc bez paniki i lecimy po drzewkach. Dobra. Oszczędzę ci życie, muszrumie. Czy jakiś tam inny dziwny stworze. O! Kwiatek! Yeah! No to teraz rządzimy. Okej, okay. Zapatrzyłam się na czat w ogóle. Ty czy jest za bardzo się trzeba skupiać?
zagrasz w kontrę. No zagramy w kontrę. Postaram się jak najwięcej gierek zagrać, aczkolwiek nie obiecuję, że we wszystkie, bo po prostu może nie starczyć nam czasu. Tak to już jest. Yeah! Ale mamy wielki zamek. O nie, teraz będzie smok jakiś. Znając swoje szczęście, zginiesz. Dzięki, że tak we mnie wierzysz. Do której live? No, jak mi się znudzi. O nie, ja smoków nie lubię za bardzo. Tu mi nie za bardzo idzie zawsze. Tutaj najlepiej być małym Mario. Nie wiem, tak zawsze jak grałam kiedyś na Pegasusie właśnie, to wolałam być małym Mario. Lepiej mi szło zdecydowanie. No pewnie zaraz tu wiedziałam. Gdzieś się zmniejszymy. O! My gosh! To są w ogóle jakieś ukryte rzeczy. Czekajcie. Coś. O, właśnie. Ukryte monety. A! Czy to coś jeszcze było? Nie, wow. Masz to na monitorze z PC? Tak, bo gram na emulatorze, więc mam wszystkie gierki z NES-a na emulatorze. Nie mam już Pegasusa niestety, bo popsuł mi się już dość dawno temu. Yeah! Uda nam się! Yeah! Smok padł. Thank you, Mario, but our princess in... Nie zdążyłam przeczytać. Nie pamiętam tego. Ale zawsze to było. O, grzybek. Pierwszy doleci do mnie. Dobra, jesteś tak. Ja jestem dobra do momentu spotkania z tymi. Z latającymi rybami. To jest po prostu koszmar jakiś. Dobra, czekajcie, tu coś było? Nie, tak nie za bardzo. Wow, ale tu się czai zło na mnie. Fuck, tam jest kwiatek. Nie, ale to jest bezczelne, że to się tak robi. Gwiazdka, yeah! Teraz to rządzimy. Yeah! Gwiazdki są super. O-o! Skończyła się. Nie! Wiedziałam! Za parszywe latające żółwie. Co wymyślił w ogóle? Dobra, ominę was. Nie! O god. Kwiatki są ruskie. Okej. Okay. Skoro tak mówisz. Czekajcie, da się tu wejść w ogóle gdzieś do jakiejś dziury? Ja chcę wejść do dziury. Ej no! Ej, nie mogę tu skoczyć. O, dobra. Co to za emulator? To jest emulator ROG NES X. Aczkolwiek on nie jest najlepszy, bo sporo gier mi na nim nie działa. Lepsza jest chyba Nestopia, którą też mam, aczkolwiek teraz na razie nie gram na niej. Bo jakoś tak polubiłam ROG NES-a. Nie wiem czemu. O, fuck! Okej, okay, żyjemy. Czy ja dostałam właśnie życie? Dobra, trampolina. O nie, teraz musimy turbo użyć chyba, czy nie? O, dobra. Da się jakoś? No. Będzie później Mega Man 3. Ja nie wiem, jakiego ja Mega Mana ściągałam. Jakiegoś tam mam, ale nie jestem pewna, którego. Oczywiście, że cały live nie będzie Mario.
Przejdziemy może jeszcze, nie wiem, kawałek i tam podwodnych leveli nienawidzę. Po prostu nigdy nie widziałam podwodnych leveli w żadnych grach i to... A, Mario, to jest takie wkurzające. Strasznie ciężko wycelować, żeby nie zaatakowało nas nic. Jakieś wredne ryby. O, Mario, nie! Masz dwójkę i trójkę. Aha, widzę, że zapamiętaliście, które megameny mam. To miło. Będzie Sims 3? Nie, nie będzie Sims 3. Nie będzie żadnych Simsów ani Minecrafta dzisiaj. To jest, zjadła cię ryba, dziękuję. No, rybce powiedzmy smacznego. Coś mi się wydaje, że zginęłam. I będziemy mogli zagrać w inną grę. Dobra, to zmieniamy. To teraz na co? Chce się Megamena? Zapylasz tę gorączkę. O, jesteście fajni, lubię was. Kontra, Tom i Jerry, Aladdin. O Jezu. Tumbi. Tom i Jerry. Dobra, widzę dużo Toma i Jerry'ego, więc zagramy w Toma i Jerry'ego. Tylko gdzie on jest? No to jest... No tak, na samym końcu. Przecież to jest alfabetycznie. Dlaczego ja nie myślę? Dobra, szczerze powiem, nigdy nie grałam w Toma i Jerry'ego ani na Pegasusie, ani na emulatorze, więc to będzie mój pierwszy raz. Wow, jest nawet jakaś historia. To jest ciekawe. Press start to play. Okej. Okay. World 1. Wow. Dobra, przynajmniej skacze się tak samo jak ten. A nie można bić wrogów? Dobra. To jest trudna gra. No właśnie widzę, bo nie można bić wrogów w ogóle. Mogę ich przed nimi uciekać. Zacina się. W ogóle, what the fuck. Co ja mam teraz zrobić? Ta pajęczyna mnie spowalnia. Tak, na serio nigdy nie grałam Toma i Jerry'ego. Co tu się dzieje? Ej, tu mam jakiś atak! Wow! Ej, na tej pajęczynie to serio, tak nawet klatki spadają chyba. Dobra, szczękę załatwimy i tego ludka też. Dobra, powiedzcie mi, co mam tu zrobić? Bo szczerze mówiąc, nie wiem za bardzo. Szczęka się pojawiła ponownie! Wredna szczęka. Pajęczyna zwalnia. No wiem, że zwalnia! Zauważyłam. Tylko tak jeszcze dodatkowo tracę klatki na niej. Jak w ogóle jakoś... Bum, bum. To mam rozwalić? Ile będzie trwać live? No, będzie trwać ile mi się zachce. Około półtorej godziny, tak myślę. Ja, szuszuro! Jak miło, że wpadłeś. Dziękuję. Musisz skakać po pudłach, żeby dostać się... No tak właśnie myślałam, ale skakałam... Wow! Dobra. Zaczniemy jeszcze raz. Tak, chcę continue. Aaaa! Dobra, wredne szczęki. I tak nie bardzo on chce tu wskoczyć. O, no... Czy on ma jakieś wyższe skoki, czy... Po szarym pudle? No wiem, że po szarym pudle, tylko że... Jakoś tak mam zrobić turboskok. Czyli zostaje zamordowany. Wiesz co, szuszuro? Ja się obawiam tu o twoją psychikę. No bo on tu też jakby się wspina, ale nie chce skoczyć wyżej.
Niby ja gram na padzie, więc tutaj na klawiaturze nie gram. Na pineskę i na szare, no what? Ale to mnie rani chyba. No. Właśnie mnie zabiliście, dziękuję. Nie, ta gra jest dziwna, szczerze mówiąc. Dobra. What the fuck? Co tu się dzieje? Nie mogę nawet wycelować, w którą stronę strzelać. Bu. To była wasza propozycja, to jest wasza wina. Zmieniamy grę. Zdecydowanie to nie jest na moje nerwy. Dobra. To co teraz? Tak, to wina Tuska. Głupia, coś tak, rozgadzam się. Nie, no może głupia nie jest, ale nie umiem w to grać. Zdecydowanie. O kurczę, każdy mówi coś innego, jest za dużo propozycji. Aladdin, Aladdin. Dobra, możemy zagrać w Aladdina, to jest w sumie gra, w którą kiedyś bardzo, bardzo namiętnie grałam na Pegasusie. To było po prostu niesamowite, jak ja męczyłam tą grę. Teraz już niewiele z niej pamiętam. Czekajcie, dobra. Jak się skacze? Tu, okej. Czy ja mogę tego gościa... O, dobra, jakoś... Jest w ogóle jakaś taka nowsza wersja Aladdina, gdzieś nie wiem na co to było wydane, ale była moim zdaniem lepsza. Bo ta jest naprawdę bardzo trudna, ja przy niej spędziłam tyle czasu, nie wyobrażacie sobie. Nawet troszkę nie mogę go trafić jakoś, dobra. Czy ja mogę wejść tam na górę? Dziękuję. A tam coś było? Ja... Dobra. Pamiętam, że doszłam w tym Aladdinie do jakichś takich wielkich jaskiń, które... nie wiem... tam była lawa najpierw, chyba jakieś takie mroźne jaskinie, potem lawa, nie wiem, co to było, ale to było naprawdę mega trudne, żeby tam dojść. A wiecie, jak było z gierkami na NES-a? Tam nie było zapisów stanów gry, bo wszystko, jak się traciło życia, to się zaczynało od początku. O, mam one up. Okej. Węże! Dobra. Ciebie można załatwić jabłkiem, widzę, ale tak... Nie mogę trafić. Nie wiem, czy to jest wina emulatora, czy... Dobra. Okej, dostałam jakiegoś skarabeusza. Nie wiem, co on robił. Chronił mnie? Nie. Zdecydowanie nie. Ci ze strzałami są najgorsi. Bo... Oni strzelają na odległość. Be. Węża można zbić jabłkiem. Tak, już wiem. Czy ja zaczynam od początku? To jest właśnie irytujące w grach na NES-a. Zaczyna się od początku. Okej. Okay. Yeah. Zagraj w kontrę. W kontrę też zagramy, spokojnie. Gdzie? W kontrę też będzie śmiesznie, bo też nigdy nie grałam. O, one-upa nie zdobyłam. Dobra, trudno. O, tak można je pokonać. Ej! Zbezczelność. Ale zostało mi tylko jedno jabłko. Dobra, mam skarabusza. Nie wiem, co on robi. Okej. Dobra, teraz chwila skupienia, bo chcę dojść dalej niż byłam. Tu jest koniec levelu? Tak.
Yeah! Co znaczy skrót NES? Chyba Nintendo Entertainment System. To jest po prostu konsola Nintendo. To ja nie wiem, w którym roku została tam wydana, ale to było bardzo dawno temu. I u nas w Polsce bardzo rzadko kto miał oryginalnego NES-a. Był właśnie bardzo rozprowadzony Pegasus i to on był tutaj taki bardzo popularny. Najwięcej ludzi miało właśnie Pegasusa. Taką podróbkę Nintendo właśnie. Wow. Kościu, spadaj. Ja osobiście kupowałam Pegasusa właściwie mój tata mi kupił na jakimś bazarze i po prostu tam wymieniałam swoje gry. Miałam na początku jakieś chyba dwie i potem wymieniałam tylko kartridże, więc to tak mniej więcej się odbywało. No koleś, nie przeszkadzaj mi. Dobra, spaliłam to. Nie! Ale on spada z tej krawędzi. Widzicie, to nie jest tak jak w nowszych grach, że postać się sama łapie. O, gosh. Tak, to były czasy. A przed tą konsolą spędziłam masę czasu w swoim życiu i z koleżankami, żeśmy muciły w gry. Po prostu to było niesamowite. Zresztą nie tylko z koleżankami, nawet z moimi rodzicami grałam, szczególnie w Duck Hunta. To była po prostu rodzinna nasza gierka, żeby pokonać tego psa wrednego, który się śmiał po nas z nas. Zawsze na końcu. To było niesamowite. Okej. Muszę się pozbyć któregoś. O, Jezu, jakie to jest trudne. Dobrze. Chwila skupienia. Czy to jest czas? Nie, chyba. O! O, dobra. Przynajmniej jednego się pozbyłam. No, Aladynie, mój drogi, wskoczysz tam? Bardzo cię proszę. O, wreszcie. No, hop, 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 hop. Dobra, podarujemy sobie... O! Już tak blisko! Trochę ścina. Poczekajcie, zaraz zobaczę, jak to wygląda. No, u mnie wygląda wszystko w porządku, więc to pewnie po waszej stronie. Starczy tego Aladyna. Tak? Macie dość? Dobra, to jeszcze raz spróbuję przejść tamten wredny moment i zmieniamy grę, jak się nie uda. Sasa. Nie wiem, ale w dzisiejszych czasach ogólnie ludzie się rozleniwiają strasznie, bo czy to w grach, czy to w życiu, strasznie uwielbiamy sobie po prostu ułatwiać życie i wydaje mi się, że kiedyś właśnie jakoś ludziom bardziej się chciało przechodzić takie trudniejsze gry właśnie tego typu, gdzie po prostu nie było ani save'ów specjalnie, ani... Trzeba po prostu było się namęczyć, żeby taką grę przejść w całości, bo to wcale nie była prosta sprawa i potem można było szpanować na podwórku, kto przeszedł jaką grę. No, w dzisiejszych czasach to ludzie uwielbiają sobie po prostu ułatwiać zadanie. No i tak twórcy potem też robią te gry, żeby one były bardzo proste.
żeby ludzie się niespecjalnie namęczyli, żeby pooglądali jakieś ładne widoki. O Jezu, dlaczego nie mogę to przejść? Wcześniej mi się dawało. Zmęczenie materiału. Bardziej cierpliwi. Fajniejsze i dłuższe. No, zdecydowanie zgadzam się. Żeby fajniejsze i dłuższe. Dobra, mam dość, szczerze mówiąc, tego momentu. Darujemy sobie. Dobra, to co teraz gramy? Mogę jeszcze Tak, bogater zamiast się skupiać. No niestety tak jest, że jak ja ogólnie nie mam zbyt dobrej podzielności uwagi, więc dlatego jak gadam, to mniej się właśnie skupiam na rozgrywce. Tak jest w większości gier. Wow, Paddy mi gdzieś zniknął, czekajcie. Muszę go przeczytać. Czy rozrywki, teraz każdy chce, żeby gra ładnie wyglądała i mają gdzieś treść gry. No w sumie, po części prawda. Kontra. Widzę kontrę i Pac-Mana głównie. Dobrze. Tak więc lecimy z kontrą. Tak. W to też nigdy nie grałam na właśnie Pegasusie. Chociaż wiem, że jest to popularna gra, widziałam ją wielokrotnie na jakichś innych filmach i jak ktoś inny streamował. Okej, dobra, tu się strzela, tu się skacze. Dobra. Okej, jesteśmy jakimś kondosem, tak? Au! Dlaczego ginę po jednym strzale? Co to? Aj, co to było? Jakie ładne skrzydełka. O, to chyba dostałam lepszą broń. Dobra, nieważne. O! Spadłam do wody. To trudna gra jest. Ale jakoś... ten... Tam jest jakieś działko, czy co to niby? Ej no! Bezczelność! Tak szybko! Game over! Dobra, damy radę jakoś. Będę po prostu zwiewać. Okej. Okay. Spadajcie. Fuck! Trzech ich na raz leciało. Wow! Udało mi się przejść ten mostek. No jaki bezczelny! Zabił mnie. Jak muszę... Aha, wycelować do góry trzeba. Jak się on strzela, dobra. Jezu, ale to jest trudne. Gosh. Też sobie radę. Tak, obawiam się, że to może być ponad moje siły. A, nie wiem, gdzie się strzela. R. Dobra. Jesteśmy do przodu. A! Spadłam z tego mózgu. W sumie to dobrze może nawet. Idźcie wam stąd, parszywce jedne. Zginiecie. Wszyscy zginiecie. Jakieś wielkie działko. Uciekaj! Ej, dobra, myślałam, że odleciało. Bezczelność. I znowu te po trzy latające jakieś...
Wow, a to jest fajne. Patrzcie, teraz wymiatamy. No, ale bezczel. Dobra, ale straciliśmy naszą broń. Bo. Nie, jak go zabić? Zrób na menu głównym. Dwa razy góra, dwa razy dół, lewo, prawo. Oh my god, co to jest za skrót? Dlaczego to? Ociągnął nas przygody. Co? Szuszuro, co ty śpiewasz? Okej, okay, ile jest nas na live'ie? 218 osób! Jej! Dobra. Jeszcze raz spróbujemy. Ale to jest naprawdę trudna gra. Z tego co widzę. Już Mario idzie mi lepiej. Wow, dobra. Jo. Nie umiem być komandosami. Też w sumie Mass Effect jakoś mi wychodzi, ale Mass Effect to wiecie. Nowa gra i w ogóle. No jaki bezczelny. I teraz mi w plecy. Pokaż się, no. Czy to jest ta fajna broń? Yeah! O! Patrzcie, nie trafia mnie. Dobra, omijamy te działka, bo one są niebezpieczne. O! Znowu mnie zabił. Ta gra jest niedobra. Rozgabię twórmówkę. Dlaczego wszystko się z Rosjanami kojarzy? Pewnie lub więcej live'ów. No, postaram się. Może kiedyś się zrobi tego więcej niż jest obecnie. Zobaczymy. W sumie fajnie się z wami rozmawia. No w tym samym miejscu, no niestety, no. Takie życie. Ja nie widzę tych strzałów, jak oni do mnie strzelają. To jest takie malutkie. Pikseliki. Bo. Jeszcze żyję? Dobra, myślałam, że już nie żyję całkiem. Dobra, myślałam, że dojdziemy do jakiegoś bossa albo coś takiego, ale z tego co widzę, to ciężko. A co to za gra? To jest kontra. Na razie. Ale już niedługo nie będzie ta kontra. Właśnie teraz skończymy. Zdecydowanie. Pac-Mana, DuckTales. Pac-Man, Pac-Man, Pac-Man. Pac-Man. DuckTales. Oh my. Pac-Man, dobra, duszę tego Pac-Mana. Aczkolwiek w niego nie jestem najlepsza. Mam nawet chyba Pac-Mana na tym. Na telefonie. Wow, dobra. Zobaczymy. Na telefonie udało mi się w sumie przejść bardzo dużo. Ale to telefon. Nie, potwory! Kurczę, ścigają mnie. A, teraz wam zjem. Am, 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 am. Am, 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 am. Dobra, to wzięłam niepotrzebnie, ale... Co tam? Nie, ja chcę w dół. I teraz tu, i teraz tu, i teraz tam. Nie, nie, nie! Oh my god, gonią mnie. Dobra, teraz ja ich pogonię. Am, am. Am, am. Okej. Okay. Yeah!
Dało nam się. Seryjna mordyczyni, troszkę kłamanie. Dokładnie. No, ja chcę do góry. Nie, nie chcę do góry. Otoczyły mnie. Dobra, to zjemy. I teraz am. Tam jest truskawka. O, znowu robię to samo. Ja chcę zjeść tego. O, dobra. W ogóle oczka uciekają. Im. Ładnie. Nie, nie gońcie mnie. Jestem... A! Bardzo grzeczną dziewczynką. Proszę mnie nie gonić. Am. Dobra, weźmiemy to, zjemy jeszcze. Nie! O, ale blisko! Haha. Widzicie, doigraliście się. Niam. Ciekawe, co na to twój kot. Ja nie zjadam kotów, przepraszam. Niam. O, Pac-Man jest taki odstresowujący. Jezu. Bym go zjadła, a... Okej. Różowy mnie zjadł. Dobra, pozjadamy wszystko tutaj, póki ich nie ma. Okej. I teraz jedziemy. Am. O! Gonią! Yeah! Wow, ale jestem w to dobra. Nie sądziłam, że jestem taka dobra. Okej. Duszki. Czyżbym dostała dodatkowe życie? Które właśnie straciłam? Rób może co 2 tygodnie live, please. No nie wiem, zobaczymy. Jeżeli będę miała czas i możliwości, to czemu nie? No, come on. Mo. Ukazało się znowu zmęczenie materiału. Wow! Gra o morderstwie, ucieczce, kradzieży i seksie. Mój Boże, szuszuro. Ja nie wiem, czy tu czasem nie są młodociani, szuszuro. Dobry wieczór, Szymonelos. 4-2-5. Witam cię. No teraz Twin B DuckTales. Szuszuro to z bok. Adventure Island Snow Bros? Nie znam tego. I nie mam tego nawet. Młodociani. Mój Krzyszura zniszczy wam dzieciństwo. O, gosh, dobra. To co teraz? Gimnazjum już i tak wszystkich zniszczyło. Współczuję. Taki rip. Ojej, ale to leci teraz. Coś fajnego. Dobra, widziałam sporo DuckTales, więc
Lecimy z DuckTales. Gdzie to było, gdzie to było, gdzie to było? Duck Hunt, DuckTales. DuckTales też nie grałam, więc też będzie pierwszy raz. O, tu też jest jakaś historia. Uncle Scrooge. Dobra, jakiś skarb. I jakaś mapa. W co ty grałaś? No ja w sumie głównie no nie wiem, no mało gier grałam, ale grałam za to dużo właśnie w tę małą część, czyli po prostu starałam się je przejść do końca. A że mi się to nie udawało, no to cóż. Dobra, weźmiemy easy, bo nie jestem kiepska. Ty gra. Where to Uncle Scrooge. A to ja mam wybrać? Dobra, zaczniemy tutaj. Jak tu się zatwierdza? Dobra. Ancient Castle. Bardzo dużo grałam w Aladdina, bardzo dużo grałam w tanki, grałam w Mario, grałam w różne gry typu baseball, jakieś... czekajcie... Jak to się nazywa? W kręgle, w bilardy, jakieś tego typu rzeczy. I sporo gier mnie ominęło w sumie z tego wszystkiego, bo nie widziałam takich, jak wybierałam kartridże na bazarze. Czy ja mogę jakoś strzelać czymkolwiek? Nie bardzo. Dobra, naskakiwać też nie bardzo. No to skakać nie mogę. Więc znowu ta żaba. A, możesz na lasy się odbijać, a jak to zrobić? Dobra, to nie. Tak, nie. Tak, na pewno mi się to uda. Znalazłam tylko jedną możliwość skoku. O! Bajer! Po tym się można wspinać! Okej. Okay. Wow! Co to? Nie wiem, wzięłam to. Czy ja muszę tu zejść? To jest jakaś skrzynka! Wiecie, jak te skrzynki otwierać? Czy coś takiego? Będzie jakiś gość na live? Nie, nie będzie żadnego gościa. Będę sama. Gry średniowiecza powracają. To były najlepsze gry. Co wy chcecie? Grałaś może w Kapitana Pazurę? Tak, grałam w Kapitana Pazurę. Bardzo fajną grą. A Minecraftowa skrzynka. Dobra, zejdę tędy. Au! Jakieś, dobra, diamenty zbieram, czy cokolwiek to jest. Minecraft też spisali. No, tak jakby. Wloci w dół przez przycisk akcji. Aha, dobra. Wow, ale to dziwnie wygląda. Ja nic nie chcę mówić, ale to nie wygląda mi na laskę. Dobra, może jestem zbyt zboczona.
No ale to mi nie daje możliwości wyższego skoku. No chyba, że to... Aha, dobra. Okej, okay, widzę już jak. W każdym razie dziękuję za podpowiedź. Jesteście bardzo przydatni w takich momentach. Tylko kurczę... O, Jezu, jak to jest trudno wykonać. Okej. Okay. Czy mogę tu zejść jakoś? Tak, wiem. To teraz jest, to ja jestem tą złą. Zginęło mi się przez was. Lubisz stare gry? No, bardzo lubię stare gry. Na nich się wychowałam. To jest taki sentyment mi pozostał. No, to też można zwalać, patrzcie. Cyk, cyk, cyk. No, cyk, no cyk! Dobra. Czekajcie, bo tu... Nie można wyżej? Okej, okay, tu można wyżej. Patrzcie, jaki skarb! Żeśmy odkryli. Uuu, jaki diamencior! Au! Tam jest tajne przejście. No niestety nie wiem gdzie, bo ten... Ogólnie jest opóźnienie zawsze na live, więc 5-sekundowe czy tam 10-sekundowe. Więc zawsze jest ten problem. No, come on! Dobra, jak tam tu dostać się? Nie chcę tu! No nie chodziłaś do technikum? Nie, chodziłam do liceum. Tylko nie zgin tu. Staram się, ale czytam czat. Nie wiem, kurczę. Może tu trzeba coś zrobić? O, właśnie! Dobrze. Tylko ta latarnia latająca mnie wkurza. Yeah! Przeszliśmy to. Gites. Dobra. Diamenty! Czy cokolwiek to jest. Wow. Fuck! Nie, znowu od początku. To jest nie... To jest właśnie niedobre w grach na NES-a. Chociaż tutaj jest o tyle dobrze, że można sobie właśnie robić save state, czyli zapisy gry po naszemu na emulatorze. Więc jest o tyle prościej. Ale w sumie przez bardzo długi czas nie korzystałam z save state. Aha, tu muszę iść na dół. Dobra, już nie zbieramy tych diamentów. O, dobra. Nie wiem. Okej. Okay. Dobra, używaj, proszę cię. No, puść. Okej, okay, dobra, jesteśmy do przodu. Tylko, o kurczę, jak ja mam tego używać? Co w ogóle? Jakieś wypustki dziwne? Dlaczego nie zbierasz diamentów? Witaj, Mary Kate. To po pierwsze. Nie wiem, kiedy weszłaś nawet, przepraszam. Zbieram diamentów. No cóż, przykro mi.
Dobra, słuchajcie ludzie, musimy zrobić krótką przerwę, dosłownie 5 minut na toaletę. Dla mnie, więc jeżeli chcecie zrobić sobie herbatki, czy właśnie też skorzystać z toalety, to możecie teraz. Więc na chwilę robimy przerwę. Dobrze, jestem już z powrotem, więc powiedzcie mi, czy tam wszystko gra, czy mnie słychać dalej. O, jeszcze przy okazji muszę dolać wody truskowej, więc... Truskowej! Co ja mówię? Nic tu się nie działo. Tak, jasne. Ja już sobie wyobrażam, co wy tutaj robiliście, gdy mnie nie było. Też macie szare tło. Jakie szare tło? Gdzieś na live, na odtwarzaczu? Nie powinno być. Dlaczego nie gram z Mary? No bo nie wiem za bardzo, jak emulator ustawić na sieć, a... No nie siedzi obok mnie żadna z nich, więc... Ktoś tu odkrył mój adres. Nie! Woda wiśniowa. Kaczki, Aniu, odświeżać. Nie, w sumie nie wiem, czy musicie, bo zmieniłam tylko na ten. Live'a nie przerwałam, tylko po prostu zmieniłam obrazek. Wymyśliłaś nowy smak wody, tak. Moja herbata szeleści? Jaka herbata? To jest moja woda truskawkowa. Okej. Dobra, to w co gramy dalej? Nie będę śpiewać. Będziemy grać. Tym jestem
nieco lepsza, może nie dużo lepsza, ale jednak. No, wody gruszkowej niestety u mnie nie ma. Nie widziałam. O Boże, każdy chce coś innego. Jak dodać na Twitch moderatorów? To znaczy, tylko ja mogę dodawać moderatorów na Twitchu. To się po prostu robi, nie wiem, gdzieś tu w ustawieniach albo przy niku można ustawić. Dobra, widzę dużo Twinbee. Widzę, że się ludziom tutaj przyjęło. Twinbee, które nagrywałyśmy razem z Mary-Kate. Tak, niestety Twinbee jako, powiedzmy, nie wiem, granie pojedynczo w single player jest po prostu dość trudne. Więc obawiam się, że może być ciężko. Tą grę ogólnie pokazała mi kiedyś moja koleżanka ze szkoły podstawowej. I żeśmy w nią bardzo namiętnie grały. Nie wiem, nie wydawało nam się nic dziwnego w tym, że strzelamy do truskawek albo, ja wiem, do rzep lub cokolwiek innego dziwnego tutaj było. Natomiast teraz zauważam, że to jest jakieś nienaturalne. Żeśmy bardzo dużo dochodziły razem dalej. Wiele plansz żeśmy przechodziły, ale już w sumie nawet nie pamiętam, jakie to były plansze, co tam dalej było i jacy bossowie. Nie, dobra. No, ja chcę jakiś fajny dzwoneczek. Dajcie mi fajny dzwoneczek. Mówiłam, ale jest trudna gra. Ta gra jest dziwna. Dochodziłeś, ale już co, ty lepiej nie pytaj. Przecież strzelanie do skrzydkawek jest normalne. No oczywiście, że jest normalne. Jest i umówię przecież. Tak, dobrze mi idzie. Straciłam rączki. Dobra, jestem. Żyję. Jakoś. O, truskawki, wredne truskawki. Sio, sio, sio. Ja chcę jakąś lepszą broń. Kurczę, to jest takie trudne w tej grze. Dlatego właśnie gra się w dwie osoby minimum, bo... Znaczy minimum, w sumie nie da się więcej. Ale wiecie, gra się w więcej osób, bo to... jest łatwiejsze w dwie osoby, zwłaszcza jeżeli te dwie osoby znają dobrze tę grę. Yeah! Teraz mam lepszą broń. O nie! Znowu straciłam rączki. What the fuck? Zielone, co się mnie atakują? Nie! 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 Bronię się. Niebieski... Dobra. Nie wiem, co mi dał niebieski, ale... Bronię się. Bronię się! Dojdę do bossa. Wierzę w to. Niebieski! O, straciłam niebieski! Czerwony jest tu chyba najlepszy. Dodaję taką osłonę. A! Nie! Nie dodaję osłony, ale... Co mi to dał w ogóle? Nie, straciłam moją broń. To jest takie smutne. Teraz wszyscy piszą RIP dla mojej broni. Au. No z taką bronią na bossa to jest naprawdę ciężko. Taką zwyczajną. Się rozmnożył, tak. Pomnożył się.
Tak, to jest dość trudny boss. Naprawdę to jest strzela po prostu wszędzie i... A! No, nie odzyskałam moich rączek. Dobra, chwilę skupienia. Jezu, ale już mi palce bolą. To będzie trwało wieki tą bronią. Dobra, gościu, giniesz. Nie przeszkadzaj nam tu. Więcej, idź sobie. Yeah! Zwykłą bronią i bez rączek. Dobra, tylko teraz jesteśmy, że tak powiem, trochę obożuchni. Tak, i teraz zaczynają się talerze. To jest niedobre. Znowu niebieski, który nic nie daje. Nie wiadomo co. Jakieś noże latające. Fuck. Chciałam wlecieć na tego noża. Tak, like a boss. No, niestety... Przegraliśmy w tym momencie. A niebieski zwiększa rate of fire. Aha. Nie wiedziałam. W takim razie dziękuję. Uważaj na noże. No niestety posiekały mnie. Serie retro. No w sumie można było o tym pomyśleć. Masz jakiś sposób na stres? Nie bardzo. Nie radzę sobie ze stresem zbyt dobrze. Zagraj w Techno Kitten Adventure? Jest coś takiego na NES-a w ogóle? Nie wiedziałam. Jest ogólnie bardzo dużo gier na NES-a, ale wiecie. Mogę być moderatorem? No, w sumie nie bardzo. Wybieram moderatora wśród moich znajomych. Dobra, to jeszcze raz zagramy i potem zmieniamy grę. Chyba. Czekajcie, gramy od 20:30, tak? No, jeszcze nie graliśmy w Mega Mana, więc to jeszcze na pewno zagramy. Truskawki won. Truskawki won. Niebieski jest. Teraz bym potrzebowała jakąś lepszą broń. No, nie zdążyłam. Jakie bezczelne, bezczelne to są, bezczelne warzywa i w ogóle wszystko. Biały! Yeah! Teraz rządzimy. Dobra. Teraz to przejdziemy. Teraz będzie pięknie. Tak, jestem... Kto jest moderatorem? Możecie sobie zobaczyć na liście widzów, którzy są, że tak powiem, au. Jest taka ikonka obok czatu, nie wiem, z chmurką i tam jest pokazane, kto jest moderatorem, kto jest widzem. Więc możecie sobie tam zobaczyć, a jak nie chcecie zobaczyć, to moderatorzy na czacie mają taki sztylecik obok. Tego. Obok swojego niku. A? No.
Dobra, już mi się palec zmęczył od wciskania tego krzyżaka całego. Snow Bros. No, kurczę, nie znam tego, a nie ściągnęłam. Pytałam Was grzecznie w info, jakie gry chcielibyście zobaczyć i tam należało to pisać. I z tych gier jestem przygotowana, że tak powiem. Snow Bros. Nie znam. Mega Man 3. Dobrze. Niech będzie Mega Man 3. Mam dwójkę i trójkę. Zobaczmy. Password. Dream Start. Można wybrać postać. Nie wiem, chcę tą zwykłą. Jak się zaczyna? Aha. Dobrze. To było niecelowe. Po prostu... Aha, bo... Dzisiaj można jakoś zmienić, czy coś takiego? Są bossowi. Co to jest? To mi bije! Ej, lagi na tym Mega Manie. Oh my gosh. O, coś dostałam. O, no. Brzdalu. Dobra, ich trzeba omijać. Trzeba omijać. Jeju. Ale mam lagi. Nie mogę się schylić. Bezczelne, co to ma być w ogóle? Zresztą mi się wrobiliście w taką grę dziwną. Dobranoc wszystkim, którzy idą. No niestety tylko na tej planszy są jakieś dziwne lagi. Nawet ja mam, że po prostu wow. Nie mogę sterować normalnie. O gosh, co to ma być? Idźcie w won jakieś dziwne stwory, nie z tej planety. Mega Man jest trudny kontra trudniejsze, dziękuję. Wybieracie dla mnie naprawdę trudne gry, dziękuję. Okej. Aha! Jakby to nie atakowało tyle stworów, to dałoby się to przejść. A, dobra, olać was. Olać was. Teraz idziemy na hardcora. O, nie mogę nawet skoczyć. To jest nie fair. Znowu zginę. O, game over. Stage select. Parkman. Dobra. To dopiero pierwszy poziom. No wiem! Ej, patrzcie, teraz jesteśmy w innym poziomie. No, what? Ty możesz schodzić po drabinie? Nie fair. Nie bawię się z tobą. Co to jest? To nie wygląda dobrze. Czy my jesteśmy w Matrixie? What? Idę stąd. Oh my gosh. Dobra. Teraz spowolnijcie, zadziałało trochę na moją korzyść. Dobra, na tej planszy jest znacznie prościej niż na tamtej. Wbrew pozorom. Co to ma być?
mgła. O, da się go pokonać, prawda? Jest, dobra. Lecimy dalej. Dobranoc wszystkim, którzy idą. Au. Pokemony. No, w sumie jakieś tam... Ała, no znowu zleciało to na mnie na głowę. Jakieś tam Pokemony mam, ale nie wiem, czy tam na tym emulatorze dałoby radę streamować, bo on jest wymagający nawet na, nie wiem, zwykłym graniu na komputerze. Okej. Okay. Au! No, jakie to jest bezczelne. Dobra, już. Idziemy stąd. No, gin, ty człowieku z dziwnymi bombami. Chociaż nie, ty nie jesteś człowiekiem. W ogóle co to ma być, nie wiem. Dobra, pytanie jakie mam... Okej. Okay. Ale wcześniej to się nie ruszało, skąd ja miałam wiedzieć? Rób częściej live'y. Postaram się. To nie bomby, nie to plemniki. Nie. Robię coś. Demoralizujecie młodzież. Ej, dlaczego jak ja się nie pokażę, to on nie spadnie? Co za bezczel. O, dobra. Przetrwaliśmy to. Tego nie przetrwaliśmy, przepraszam. O, gosh. Yeah! W ostatniej chwili. To był dopiero Matrix. Dobra, do góry może jakąś jedną planszę chociaż uda nam się przejść. Odbija ciosy. Au, dostałam po głowie. Dobra. Czy twój kot żyje? Oczywiście, że żyje. Śpi. Dobra. I ono prawie się udało. Jakie to smutne. Dobra. Koniec z Megamanem. Gdzie idziemy dalej? Czy mam Rayman Origins? Nie mam Raymana Origins. Niestety. Albo stety, zależy jak na to patrzeć. Bo ja jakoś bardzo nie żałuję. Tak, nadużywam wielu słów. Takich samych, niestety. Taka już jestem. Adventure Island. No w sumie możemy zagrać, bo ich jest aż trzy. Adventure Island. Dobra, zacznijmy od pierwszego. Adventure Island też męczyłam bardzo dużo na Pegasusie. Także to jest kolejna gra, w którą grałam. Ha! Aha, nie tym. Jee! Ale to jest dziwna gra. Ogólnie tutaj chodzi o to, żeby zebrać jak najwięcej... jak najwięcej żarcia, żeby ten pasek nam nie zmalał,
który jest tam u góry, tak mało widoczny. No ja chcę... A, banany mi zniknęły. Ta gra jest dziwna. O, jeszcze... Na deskorolce. Ups. Ej, jajko zostawiłam. Jak on zniósł jajko w ogóle? Już nie mówię, że to jest po pierwsze facet, po drugie nie jest zwierzęciem żadnym. Ja się zastanawiam po prostu, jak twórcom wpadają do głowy niektóre pomysły. Bo jeszcze, zwłaszcza w tych starych grach, to jest bardzo widoczne. Że wpadają jakieś takie dziwne pomysły i... Wow. Półnaki Mario, tak. On w ogóle jest dziwny, ten koleś. No dlaczego nie mogę trafić w tego kruka? Mario na plaży na testu. Nie game over, bo zaczynamy jeszcze raz. Jak ja dostałam broń w ogóle? Aha, w tym jajku musiało być. Dobra. Ogólnie w dwójce chyba i trójce, nie wiem, znacznie poprawili tego właśnie z Adventure Island Ghostka. I ogólnie dorobili mu jakąś fabułę i w ogóle. No i znowu mi uciekło to jajko, co on zniósł. Dobra, kruki won. Wow. Trójka. Chyba zbliżamy się do końca powoli. Albo i nie. Są jakieś głazy bezczelne. O, dostaliśmy pszczółkę Maję, która będzie nas osłaniać. Zupełnie jak gwiazdka z Mario. O nie. No, oho, jakie to jest bezczelne. Dlaczego tam są dwa kamienie pod rząd? Nie mogę zabrać tego, no. Wow, dobra, udało się, przetrwaliśmy. Tam znowu zniósł jajko. Koleś jest dziwny. Ja chcę znowu pszczółkę. O, koniec planszy. Pszczółka Maja była też w Mickey Mouse. Aha, nie widziałam. Ruska pszczółka Maja. Kto to ma z tymi ruskimi jakimiś zimnymi? Wróżka na steryda. Okej. Nie będę się kłócić. No, deskorolka tutaj. No, what the fuck w ogóle. Skaczemy po chmurach. Dobrze, że mam broń przynajmniej. Znowu zniosłam jajko. To jest dziwne. Nie, jakby tak powiedzieć właśnie. Zniosłam jajko. Myślałam, że ją zabiłam. Wszystkie stroje. Tak, teraz wszyscy podłapali temat, widzę. No, spadaj. Okej. Kurde, najgorsze, że mamy słabo z jedzeniem. O, dobra, dało się zdążyć wziąć. O, dało się, wow.
Co to jest? Nie pamiętam tego. Jajko. Jej! Pszczółka Maja! Co to jest? Ja się tego boję. Ja się tej gry boję. Dobra, czwórka. Jest dobrze. Dajemy radę. Ta gra ogólnie nie jest chyba jakaś bardzo trudna. Tak mi się wydaje. O, tu jakiś mega skok trzeba wykonać. I game over. Buu. Kiedy kończysz live'a? No za niedługo. Tak myślę. Dobra, to pomęczymy jeszcze coś? Tak, ale Arkanoid nie wiem, czy dobry jest do oglądania. No w sumie też bym zagrała właśnie w Duck Hunt. Gdzie to było? Duck Hunt? Tylko tu chyba będzie potrzebna nam klawiatura, coś mi się wydaje, bo na padzie, nie wiem, czy grałam na padzie. No, tutaj będzie nam potrzebna klawiatura chyba. No niestety właśnie to jest ten problem i szkoda tego, że Duck Hunt nie jest czekajcie, controllers, zmienimy na klawiaturę, że tutaj po prostu nie ma tego pistoletu fajnego, który był dodawany do Pegasusa. I wiecie, to nie jest to samo, co na Pegasusie. To jest strzelało się myszką, zdaje się. Ale nie jestem pewna. Bo nie działa. Te... Ruszać kaczkami? Wow, nie wiedziałam, że się dało ruszać kaczkami. Dobra, tu nie chcę myszkę działać, szczerze mówiąc. Dobra, z Duck Hunta na razie zrezygnujemy, bo nie wiem, jak to ma niby działać za bardzo. Kiedyś mi to działało z myszką, ale teraz nie wiem, czemu. Chociaż jedną planszę. No dobrze, skoro tak grzecznie i ładnie prosisz, to ci dam tego Arkanoida. Dobra, zobaczmy. One player. Round one. Wow, ale to szybko lata. Nie wiem, czy mi się uda. Tu sześć. O, gosh. Dobra, to jest jakieś... O, teraz jestem duża. No i zniknęło. Ale to jest za szybkie. Naprawdę trzeba się skupić. Oh my gosh. No! O kurczę, grałam kiedyś w jakąś taką przeróbkę tego. O!
A, tak, wiecie, normalnie na PC działało, problemu. Ło! Ze trzech została jedna, oczywiście. Kurczę, nie wiem jak to się nazywało, ale było to takie fajne... wiecie, że fajnie wyglądało graficznie. Boże, w co ja gram? O, gosh. Co tam na górze chodzi? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie wiem, co to jest. Nie mam żadnego pojęcia. Wygląda jak jakieś dziwne stożki. No. The X-Ball. Nie, nie. To się jakoś tak kurczę. Nie wiem, jak to się nazywało. Ale to kiedyś było jakaś wersja demo w gazecie i tak strasznie mi się to spodobało, że jakoś nie umiałam dorwać pełnej wersji. O! Co to ma być? Tak, kurczę, nie wiem. Naprawdę, gdybym znała chociaż pierwszą literę tego, to bym mogła wam powiedzieć, ale niestety nie pamiętam. Zabijcie mnie, ale nie pamiętam. Okej. Czy te stożki teraz na mnie spadną? Wow, ta piłeczka może je zabić. Wow. Kurczę, to jest naprawdę trudne. Pa wszystkim, którzy muszą iść. Bardzo lecza piłeczka. Dobra, ciągle atakuję tego stożka. Najgorzej jest, jak zostają jakieś takie pojedyncze te właśnie, nie wiem, kosteczki. I strasznie ciężko w to trafić w ogóle, żeby skończyć daną planszę. No masz. No już za niedługo będziemy powoli kończyć. Nie wiem, czy to nie będzie ostatnia gra, w którą zagramy. Bo tak gramy o 20:30 już. O! Dobrze, Paddy, to pa. O! Jest! Dało się. Dobra, to jeszcze chwilę zagramy w to i będziemy już powoli kończyć. Ja myślę, że jeszcze kiedyś zagramy sobie w takie właśnie gierki na NES-a, bo no niestety wszystkich nie jestem w stanie wam pokazać w ciągu tak krótkiego czasu. Ale myślę, że jeszcze sobie kiedyś zagramy na pewno. I myślę, że jeszcze będę nagrywać kiedyś może tak normalnie na YouTube'a. Dobra, minęłam się z piłką. Dobra, to jeszcze raz. Dobra, to jest za trudne. Ała. Dobra, już mnie palce bolą. Okej, dobra. Dobra. Już milion razy powtarzam. Czy będę nagrywać Heavy Rain? No niestety nie mam takiej możliwości, bo nie mam
nagrywarki do telewizora, poza tym są jeszcze inne rzeczy, które mi w tym przeszkadzają, więc nie będę nic nagrywać z PlayStation 3 raczej. Przynajmniej nie w najbliższym czasie. Jeszcze Batman, jeszcze Bomberman. No tak, ja wiem, że byście chcieli wszystko. No dobra. To w tym momencie idzie ostatnia gra. Ostatnia gra, na jaką się decydujecie? Dobra, widzę bardzo dużo Bombermana, to będzie Bomberman. W takim razie. Chociaż Bombermana też nie grałam. Ej, dlaczego tu jest tak dużo do wyboru? What the fuck? Okej, nie wiem. Nieważne. Tak. Z tego co wiem, to się zostawiało bomby. Tylko jakim przyciskiem? Dobrze. O! Czy my strzelamy do baloników? Nie, to się nie uda. To też się nie uda. Czy mam ograniczoną liczbę tych bombek? To jest gra logiczna. Ja nie umiem gier logicznych. Znaczy nie w tym momencie, bo co za dużo będzie, co długo będzie trwało. Dlaczego baloniki uciekają? O! Teraz mi się uda. Yeah! Czy te bomby mogą mnie zabić? Oh my god. Mogą cię zabić, okej. No, idź w baloniku, pon. No, co za bezczel. Idź, idź, idź. No. Dobra, podejdziemy go z innej strony. A gdzie to jest wyjście z tego poziomu? Może ja nie muszę wszystkich baloników wyrzynać? No czemu ich nie zabijam? To jest nienormalne. Chcę zabić baloniki. Ups, ups! W złym momencie. Dobra. One się mnożą. Nie żartujcie sobie. Okej. Miałam szansę, żeby go zamknąć. O! Teraz jest uwięziony. Dobra. Czy tu trzeba szukać jakiegoś wyjścia? Czy coś takiego? Biedny balonik. No cóż. Co mnie zjadło? Ej, co mnie zjadło?
Aha, bo czas się skończył zapewne, tak. Ja inteligentna. Okej, okay, teraz zginiesz. Tak, skończył się czas, już wiem. Są ukryte ciekawe rzeczy. No zapewne tak, ale czy jest wyjście ukryte gdzieś? To jak mam wyjść z danego poziomu? Muszę zabić wszystkie baloniki jednak? A! Zjadł mnie balonik! Zjadł mnie balonik! Może zahaczamy powoli o 2 godziny. To nie jest dobre. Wow! Bomba mnie zje. No, góra w dół. To musimy przejść. Au. Ja czuję, że tu jest wyjście. Te bomby rozwalają po jednej cegiełce. To jest strasznie czasochłonne. Dlaczego tu nie ma wyjścia? Aha, czyli wyjście jest w tym, w jednym z tych cegiełek dziwnych. No to mamy problem, bo jest ich dużo. Nie mam pojęcia, gdzie go szukać. Wow, bonusy poszerzające zasięg bomb. To jest ciekawe. O, na razie to cienko to widzę. To moje postępowanie. A, zablokowałam się! Tak, popełniłam samobójstwo. Tak, dobranoc wszystkim, którzy muszą iść. Dobranoc, papa. Dobra. To była ostatnia gra, więc teraz jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to proszę zadawajcie. Jeszcze odpowiem tak na szybko i będziemy powoli kończyć już. Naprawdę. Znaczy powoli, bardzo szybko. A czy nagram Assassin's Creed? No raczej nie, bo mam tylko 2 i ta 2 mnie dość szybko nudzi i obawiam się, że to by trwało takie zagrajmy wieki. Co? Czy kocham Szuszuro? No wiecie. Kiedy następny live? Nie wiem, no jak będzie, to was powiadomię. Nie martwcie się. Wszystko będziecie wiedzieć. Będzie live z Simsami. No być może kiedyś jakiś będzie, ale nie obiecuję. O Jezus, ale to szybko leci. Jaki masz nick na PSN? Nie mam pojęcia. Nie pamiętam, tak dawno nie grałam na PlayStation, że nie wiem. Może kiedyś wam podam, zobaczymy. Będzie live TB. A co to jest TB? Jaka jest moja ulubiona gra? Mam takie 3 ulubione gry i chyba mówiłam o nich w którymś z moich vlogów. Więc możecie sobie tam zajrzeć i
takie top 3 ulubionych gier, czy coś takiego było, był taki tytuł, więc zapraszam. Czy zrobiłabym kiedy live'a z Alice Madness Returns? Nie wiem, być może. A, czy będzie live TR? Tomb Raider. No Tomb Raidera wolałabym nagrywać, wiecie, w odcinkach normalnie. Na live'ie to ewentualnie mógł być multiplayer z najnowszego Tomb Raidera i być może coś takiego mogłoby się pojawić. Kiedy Meat Boy? Nie wiem, kiedyś. A co polecasz NES? Znaczy, jeżeli Ci się podobają te gierki, to na pewno warto spróbować sobie zagrać. Te gry są darmowe, więc emulator też jest darmowy. Możecie sobie pobierać bez problemu. W jakim dniu tygodnia nagrywam Simsy? Nie mam ustalonego dnia tygodnia. Musicie być czujni i zaglądać na tablicę ogłoszeń na głównym kanale albo na Facebooka. Tam zawsze daję rozpiskę, kiedy, w jakim dniu jest jaki dany odcinek i po prostu na tej podstawie możecie się dowiedzieć, co kiedy jest. Dlatego tam proszę zaglądajcie i naprawdę nie pytajcie się mnie, kiedy coś tam, bo ja tego nie wiem, dopóki nie nagram tych odcinków i nie dam rozpiski. Jak będzie rozpiska, to się dowiecie. Kiedy Minecraft z Mary? Nie wiem. Dobrze, pytanie o emulator, ale nie zdążyłam go przeczytać, więc jakbyś mógł je powtórzyć, to byłoby dobrze. Znaczy, w sensie, jeżeli z jakiego emulatora korzystam, no to z ROG NES X. Mogę Wam nawet napisać, jak to się pisze, bo... Tak, tak, to jest taki emulator i ja ogólnie dużo z niego korzystam, aczkolwiek nie wszystkie gry na niego chodzą, więc więc korzystam też jeszcze czasem z Nestopia, tak się nazywa chyba, z tego co pamiętam. Aha, chodziło właśnie o nazwę, to dobrze. Okej. Czy lubię psy? Lubię psy, aczkolwiek wolę te takie mniejsze pieski i raczej nie przepadam aż tak bardzo jak za kotami na przykład. Oh my gosh, to się posypało. Czy ten się pojawi, czy ten live się pojawi na YouTube? Pojawi się na YouTube, zaraz go prześlę w sumie jak skończymy, więc będziecie go mogli obejrzeć prawdopodobnie jutro. Drugi raz, jeżeli chcecie. Czym nagrywam? Frapsem. Masz grę dzieciństwa. Grę dzieciństwa. Jezu, mam dużo gier dzieciństwa. Nie wiem. Z takich ulubionych, znaczy z moich pierwszych na przykład gier, to nie wiem, bardzo lubiłam Różową Panterę, więc dużo w te części grałam. Sąsiedzi z piekła rodem. W sumie nigdy nie grałam. Więc nie mam nawet.
czemu nie streamuję na YouTube? Ponieważ z tego, co widziałam, jak działa to na YouTube, nie jestem zbyt zadowolona, jeżeli chodzi o streamowanie gier, bo często takie streamy się zacinają albo lagują i nie wiem, wydaje mi się, że mógłby być z tym problem. Na Twitchu jakoś mi się to lepiej robi, nie wiem, być może się mylę, może kiedyś to przetestuję, ale na razie zostaniemy na Twitchu. Czy mam grę, do której lubię wracać? W sumie na obecną chwilę to najczęściej wracam do Mass Effecta. To jest gra, którą najczęściej męczę. Wszystkie trzy części, więc... No kiedyś były to częściej przygodówki, właśnie Najdłuższa Podróż, ale już jak już poznałam te przygodówki prawie na wylot, to naprawdę ciężko się wraca do takich gier, no bo jak już znamy wszystko od deski do deski, to jest trochę trudno. Czy grałam w Harry'ego Pottera i jaka część podoba mi się najbardziej? Grałam w Harry'ego Pottera, grałam chyba w pierwsze trzy części i chyba pierwsza mi się tak najbardziej spodobała. Jest taka, nie wiem, najśmieszniejsza. W te nowsze już nie grałam. Ojej. Czy zrobię serię z Mary z Dead Island? Dead Island nie mam i raczej nie zapowiada się, żebym miała. Tak, zagadaliście mnie i znowu miałam kończyć, a wy mnie to zagadujecie. Ale tak fajnie się rozmawia z wami, więc... Na jaki profil do liceum chodziłam? Na językowy. Miałam angielski rozszerzony, niemiecki rozszerzony, który był katorgą i... No i w sumie tyle z języków. No i oczywiście polski tam, wiadomo. Dobra, będziemy kończyć już naprawdę, bo ten live bardzo długo trwa, a ja bym chciała jeszcze zjeść kolację. Wypadałoby o tej porze. Dobrze, więc żegnam się z wami czule i serdecznie. Nie będę nic mówić w innych językach, bo po niemiecku już w ogóle wszystko zapomniałam, a angielski to u mnie kuleje już w obecnym czasie. Liceum kończyłam jakiś czas temu, więc wybaczcie. No, także dzięki naprawdę bardzo, że byliście, że wytrwaliście przynajmniej część z was do końca. No i oczywiście ten live pojawi się na YouTube, więc dziękuję wam i nie wiem, do usłyszenia w innych filmach. To pa, pa!